Jest poniedziałek, 28 listopada. Na początku tej modlitwy powróć pod dach swojego wewnętrznego domu. Tam spotkasz Boga, który nieustannie działa. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do niego setnik i prosił go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: idź, a idzie. Drugiemu: chodź tu, a przychodzi, a słudze: zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Setnik jest rzymskim żołnierzem, czyli poganinem. Nie jest z narodu żydowskiego, a to oznacza, że jest na marginesie społeczeństwa. Jest tolerowany ze strachu i jednocześnie pogardzany. Co w tobie lub w twoim życiu jest na marginesie? Może jest coś, czym ty sam pogardzasz? Czego chciałbyś się pozbyć raz na zawsze? Jezus mówi: przyjdę i uzdrowię. Jest wiele scen w Ewangelii, które pokazują,
że Jezus nie odrzuca tego, co jest wykluczone i marginalizowane. Przeciwnie. On się właśnie tym interesuje. Włącza we wspólnotę, przywraca do pełni życia. I dzisiaj także ocala pogardzanego. Jezus bardziej kocha ludzkie życie, niż my sami potrafimy je kochać. Pozwól, by przyszedł tam, gdzie obawiasz się zaglądać. Niech tchnie tam życie. Jezus mówi: u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Często przeszkodą w doświadczeniu Boga jest obawa przed zależnością. Chcemy być tak bardzo samowystarczalni, że stajemy się samotni. Właśnie to chciał powiedzieć Jezus, gdy wspomniał o Izraelu, który ciągle próbował radzić sobie bez Boga. Bliskość i dystans to odwieczny dylemat. Czasami to, co w nas silne, oddala od innych, a zgoda na słabość może przybliżać. Właśnie słabość była siłą setnika. A co jest Twoją siłą? Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: idź, a idzie. Drugiemu: chodź tu, a przychodzi. A słudze: zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim.
Na koniec możesz prosić Jezusa, aby pomagał ci przyjąć to, co w tobie słabe. Proś z wiarą. On ma moc wypełnić to miejsce życiem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.